Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie prezentacja samochodu Hyundai Tucson, a zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego mówię na ten samochód Hyundai, a nie Hyundai albo Hyundai i dlaczego mówię Tucson, a nie Tucson albo jakoś inaczej. Bo z nazwą może być problem, niektórzy wymawiają to zupełnie inaczej. Zanim się skoncentrujemy na nazwie, na samej nazwie, zobaczmy, jak ten samochód wygląda z zewnątrz. Pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to dosyć pionowa część grilla, prawda? Tutaj ten grill kojarzy mi się to bardziej z amerykańskimi pick-upami, z amerykańskimi truckami. Może jest to celowe rozwiązanie, celowo nawiązane do amerykańskich ciężarówek, które tak kochają Amerykanie i są na bardzo wysokim miejscu sprzedaży, zawsze w Stanach, co roku. Tak jak Chevy Silverado i Ford F-150. Ale to jest o tyle fajne, że ten samochód dzięki temu wygląda bardzo masywnie, to znaczy wygląda bardzo, na bardzo dużą konstrukcję, przez to, że właśnie mamy ten przód taki ogromny, taki kwadratowy. Co prawda dalej już nie mamy tych kwadratowych kształtów, on jest raczej bardziej opływowy, bardziej aerodynamiczny, ale ten przód jest taki bardzo ciosany. To jest pierwsze, co mi się rzuca w oczy i takie jest moje zdanie, że oni nawiązali to właśnie do amerykańskich pick-upów, amerykańskich małych ciężarówek. Natomiast nazwa Hyundai Tucson, skąd się wzięła? No Tucson jest to miasto w Arizonie i właśnie nie czyta się tego ani Tucson, ani Tucson jak niektórzy, tylko Tucson. Jest to wyjątek, no chociaż mamy tutaj literkę C, ale czyta się to Hyundai Tucson. A Hyundai, no bo Hyundai jak Sunday, jak byłem w Stanach, to pamiętam reklamę dobrze. Hyundai, nasz Hyundai, tak jak my czytamy, reklamował się w Stanach, że chcą, żeby Hyundai wymawiał się jak Sunday, żeby się kojarzyło z czymś fajnym, słonecznym, wolnym od pracy, czyli po prostu dniem, po prostu niedzielą. Okej, okay, no i teraz zobaczmy, jakie mamy koła. Koła na pewno interesują wszystkich. Koła to są opony Continental Conti Sport Contact 5 i one nie są głośne, one są naprawdę w miarę ciche. 245-45R19W z przeznaczeniem do pojazdów typu SUV, SUV. Tarcze mamy wentylowane z przodu i zobaczmy z tyłu, co się dzieje. Z tyłu tarcza nie jest wentylowana. Opony są na pewno w tym samym rozmiarze, jak to w SUV-ach już 245-45R19W. Całkiem dobra guma, całkiem fajnie. Przyczepność jest, no bez 4x4 tutaj nie ma cudów. Zawsze będziemy mieli trakcję. Nawet możemy sobie zblokować ten napęd. Co jest fajne w tym samochodzie od pierwszego wejrzenia? Jakbyśmy tak spojrzeli sobie na tą sylwetkę. No podoba mi się, ponieważ nie jest to SUV skierowany bardziej pod kobiety z wyglądu, chociaż jak wiemy, gość się bardzo podobał, z którą nagrywałem test, inny film, także możecie tam w karcie gdzieś znajdziecie sobie, możecie odpalić. Ale co jest w tym samochodzie fajne, że właśnie przez ten przód taki nawiązujący do tych amerykańskich ciężarówek, on jest bardziej męski i przez to nie czujemy się tak jak na przykład Renault Kadjar, który zdecydowanie bardziej wygląda na samochód pod kobiety, jak to francuskie Renówki z tą stylistyką opływową, tak po prostu, no nie wiem, w ten target bardziej chyba celują, a tutaj mamy samochód już mniej kobiecy. Jeszcze fajne jest to, że właśnie mamy tutaj rozciągnięte LEDy tutaj w nocy, widzieliście na pewno na innych filmach, jak ładnie to wygląda. I ciekawy akcent, podwójne soczewkowe tutaj, światła LEDowe w soczewkowej podwójnej oprawie. Tu mam już żarówkę, także niestety brzydko wyglądają światła drogowe, tak po prostu niejako żółto. I tu jeszcze mamy dodatkowy pasek LEDów dziennych, także na oświetlenie raczej poza drogowymi światłami nie można narzekać. Niestety kierunkowskazy są tutaj tradycyjne, żarówkowe. Mogliby dać, bo to jest wersja najdroższa, premium, jest to wersja kosztująca katalogowo 163 tysiące złotych. Mogliby dać już po prostu pełne LEDy w takiej cenie, no ale cóż, jest jak jest, co na to poradzimy. Jeszcze chciałem właśnie skomentować samą cenę tego samochodu, zanim przejdę dalej. No jest... Cena jest wysoka, żeby nie powiedzieć bardzo wysoka, ale ten samochód jest kompletnie wyposażony. No jest wyposażony praktycznie we wszystko, czego byśmy sobie zapragnęli w dzisiejszych czasach. Jest masa asystentów, jest pełna elektryka, niestety szyba przednia jest tylko full auto, czyli możemy sobie, wiadomo, raz albo mamy auto, tu niestety te wszystkie szyby są w trybie manualnym, co troszkę dziwi, prawda? Bo jednak jest to samochód za ponad 160 tysięcy, bardziej no aspiruje chyba w segment przejściowy między takim tradycyjnym a luksusowym, żeby można by nawet powiedzieć, że w luksusowy, a tutaj szyby nie mają trybu auto poza szybą kierowcy. Co jest jeszcze fajne w tej wersji? No na przykład podgrzewanie
tylnych siedzeń, skrajnych tylnych siedzeń. Oczywiście jest tutaj skóra, jest tutaj panorama, jest masa dodatków uprzyjemniających podróż, oczywiście automat i sam silnik. Silnik, który generuje dokładnie 177 koni, ma pojemność 1,6 litra. Oczywiście jest to doładowana jednostka benzynowa, która osiąga maksymalny moment obrotowy na poziomie 265 Nm w dość szerokim zakresie, no tak jak to typowe dla współczesnych doładowanych benzyn. No i teraz tak, zanim ta recenzja potrwa 2 godziny, bo samochód jest naprawdę fajny, ciekawy, chciałbym go pokazać ze wszystkich stron, przejdźmy do bagażnika, pomierzymy sobie go. Klapa bagażnika jest otwierana elektrycznie i oczywiście zamykana. Bagażnik jest bardzo szeroki, szczególnie jeżeli mówimy o przestrzeni nad kolami, powyżej nadkoli. Wtedy mamy naprawdę bardzo szeroką przestrzeń załadunkową. A jeśli chodzi o wysokość tutaj, ja już to pokazywałem w zapowiedzi w trailerze. Widzicie, dotykam, to znaczy uderzam głową, ale to nie jest tak, że także no, czuję czaszką tutaj końcem głowy wysokość, ale nie ma kolizji, nie ma dramatu. Lotnisko obok. Maksymalny ładunek, maksymalne obciążenie 60 kg 130 funtów, ale co cieszy, mamy tutaj pełnowymiarowy zapas. Tak, oczywiście jesteśmy na linii wylotów z Okęcia, więc wybaczcie. Contisport Contact jest to pełnowymiarowe koło zapasowe, tu mamy podnośnik, wszystko jest. Zobaczcie, ile tu jest jeszcze miejsca, można by poukładać różne rzeczy. Tutaj widzę, że jest miejsce na półkę, czyli możemy sobie te fragmenty, już nie będę tego demontował, ale jest to ewidentnie wycięcie na półeczkę, także fajnie, że można tutaj ją przewieźć, tam jakieś są rzeczy. Jest auto prasowe, więc czego tutaj nie ma, no dużo jest rzeczy. No i teraz oceńmy samą roletę. No cóż, ona jest taka, wiecie, że zawsze mówię jak jest, więc tutaj nie ma, jest taka gumowana, widywałem gorsze, aczkolwiek no bez szału, no trafiamy tutaj w te prowadnice, nie ma problemów dużych, czasami może się zdarzyć, jedną ręką można to bez problemu wymierzyć. Jest podwójne miejsce, tutaj możemy ustawić roletkę, jeżeli chcemy bardziej położyć oparcia, do tego potem przejdę, pokażę wam jak fajnie tutaj to wygląda, można sobie regulować. No i fajne, że można właśnie ją zdemontować i pod podłogę ją wsadzić, wtedy nie ma problemu z transportem rolety. Co my tu mamy? Tu jest jakiś tam haczyk czy coś. Tutaj mamy 12-woltowe gniazdo 180 W maksymalnie. Co ciekawe, w większości samochodów, jak widziałem, było maksymalnie 150. Tu mamy większe. Możemy większe trochę obciążenie zastosować. Tutaj chyba jakiś haczyk taki. No, w każdym razie coś jest, że można powiesić torby. Tak to wygląda, że to są haczyki w fikuśnym kształcie. Dobra, i chyba pora na pomiary. Teraz sobie zmierzymy miarką. Długość do oparć opartych o półkę w tym dalszym miejscu, czyli w momencie, kiedy bagażnik będzie większy. To jest długość bagażnika do plastikowej osłony, tu 86 cm. Szerokość między nadkolami też nie jest jakaś bardzo mała, bo wynosi 103 cm. Standardem jest setka dzisiaj, ale to co się dzieje nad nadkolami, powyżej nadkoli, to jest już inna rozmowa. Tutaj mamy, no zmierzę wam, tu mamy spokojnie ze 130 cm, także jest 130. Wysokość do półeczki około 48 cm, bo tutaj nam opada ten element, także będziemy mieli z 48, spokojnie 48 cm będzie. Tu mamy też szersze miejsce, wiadomo, było 103 między nadkolami, tu będzie spokojnie ze 125, 100, około 130 powinno być centymetrów. No dobra, otwór załadunkowy jest bardzo duży, także można bez problemu tutaj się załadować. I co fajne, co jest bardzo fajne, oczywiście możemy sobie tą roletkę zdemontować, położyć tutaj i zaraz wam pokażę, co zrobimy. Zrobimy coś fajnego z tylnymi siedzeniami, a właściwie oparciami siedzeń. Tu mamy dźwignię, wajchę i w momencie, kiedy ją pociągniemy, składa nam się ten fotel do takiej płaszczyzny. To samo możemy zrobić z drugiej strony, ale myślę, że na potrzeby prezentacji wystarczy jedna. No i zobaczmy, jak tu jest do mojego fotela na mniej więcej 1,90 m. Jaka to jest odległość? Miarka poszła i mamy w tym miejscu mniej więcej 163,5 cm. Tu minimalnie to jest zaokrąglone, minimalnie, więc powiedzmy 164 będzie w tym dłuższym miejscu. No,
Czy to jest bardzo dużo, czy to jest średnio, czy to jest mało, to sami sobie odpowiedzcie. Na pewno coś większego przewieziemy, nie będzie problemu. Bardziej co mi się podoba, to zaraz Wam pokażę. To jest właśnie coś, co mi się bardzo spodobało. Jest to maksymalnie pionowa pozycja oparcia. Już bardziej się nie da, no nikt tak nie chciałby jechać, bo jest to opcja tortur w czasie jazdy. No ale jest to przykład, że można tak właśnie to ustawić. Widzicie, jaka jest różnica względem normalnie ustawionego oparcia? Bardzo pionowo. Wtedy mamy kubaturę bardziej kwadratową bagażnika. Opcja taka jest. No i co zrobić, żeby było bardziej wygodnie? Ciągniemy tą wajchę i pchamy oparcie. I co można zrobić? Zobaczcie. Musimy złapać ostrość. Wybaczcie. Jest w tej chwili najbardziej rozłożone oparcie. I to już jest prawie leżanka. No, jest to prawie pozycja leżąca. Względem standardowego, wygodnego, bo to jest wygodne ustawienie kanapy, standardowe, do oparte o tą półkę. I widzicie teraz, po co są te dwa otwory. Tutaj jest, ponieważ w tym nie byłoby możliwe takie rozłożenie się. Oczywiście jest to wtedy kosztem przestrzeni w bagażniku, bo tak jak to kiedyś Wam opowiadałem, przecież tutaj mamy, tu się nam kończy na w górnej części pojemność bagażnika, więc automatycznie tracimy sporo litrów, ale zaraz Wam jeszcze powiem, jak tu się jeździ w takiej pozycji. O matko, to już jest przesada jak dla mnie. To już przesada, to już po prostu można zasnąć. To jest obłęd. Jeszcze w czymś takim w samochodzie osobowym nie przypominam sobie, żebym siedział aż tak rozłożony. Poza może, nie wiem, S-klasą. Ale to się nie zdarza, naprawdę. Więc zwracamy do normalniejszej pozycji. Dźwigienka w górę. O, i to jest wygodna pozycja do jazdy. Można jeszcze sobie troszeczkę rozłożyć. Powiedzmy tak, żeby było. No i to jest wygodna pozycja. Zobaczcie, nad głową dużo miejsca, nie uderzam, jest w porządku. Z nogami też nie mam żadnego problemu, mam dużo tutaj miejsca do fotela na mnie, czyli dwóch wysokich facetów może jechać bez problemu jeden za drugim. Tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Na pochwałę jeszcze zasługuje właśnie niski tunel środkowy. Tu jest sporo miejsca, jeszcze wskoczę na środkowe miejsce. Zobaczcie, jakoś da się radę tutaj... jakoś da się radę tutaj bez problemu podróżować, nawet mając rozmiar 47 nogi. Co prawda tutaj już mam kolizję z tym, ale można jakoś tak położyć nogi. No tu mi się nie zmieszczą, bo tu mam za dużo stop. Ale jest bardzo wygodnie, naprawdę. I zobaczcie, jest tutaj sporo miejsca obok mnie. Na środkowym miejscu przy moim wzroście panorama jest. Mogę bez problemu jechać. Oczywiście zagłówek wymagałby korekcji. A ciekawe, czy jest. O, jest korekcja wysokości. No, nawet jeszcze trzeba by wyżej, to już wyżej się nie da. Więc środkowe miejsce, wiadomo, nie jest dla wysokich. I... jest tu naprawdę mnóstwo miejsca, czuć to, czuć, że ten samochód jest konstruowany z myślą też o rynku amerykańskim. Tak go odbieram, bo zarówno jak i design tutaj wszystkiego, typowy w autach amerykańskich, jeżeli chodzi o zaprojektowanie całego kokpitu, to zarówno właśnie pod względem miejsca z tyłu i praktyczności na dużych, obszernych ludzi, Amerykanie do małych ludzi nie należą, szczególnie jeśli mówimy o ich szerokości. To jest tu naprawdę wygodnie i bardzo dużo miejsca. I oczywiście zmierzymy sobie jeszcze szerokość, jak to zwykle robimy. Coś, co zauważyłem z pasami tutaj, to one oczywiście wychodzą tutaj ze słupków C, natomiast tak sobie dyndają. Może można je jakoś tutaj pozaczepiać. Jest tu jakaś klamerka niby, widzicie? Taka mała. Można tam to pewnie wczepić. No i teraz pora przyszła na istotny parametr, czyli szerokość między podłokietnikami. To jest właściwie najwęższe miejsce, jakie może być. Wychodzi około 134 cm. Gdybym chciał być bardziej już tutaj perfidny, to bym zszedł tutaj i to będzie jakieś pół centymetra mniej, bo sprawdzałem, tylko bardzo ciężką miarkę ustawić. Jest 133,5, to jest absolutnie najwęższe miejsce między podłokietnikami, więc dosyć szeroko. Na pewno tutaj nie ma poczucia, że brakuje nam na szerokość miejsca. I co jeszcze bardzo ważne jest to, że te skrzydełka, które czasami odstają bardzo w tę stronę idą, są dosyć, tu są dosyć płaskie, więc siedzimy bliżej krawędzi drzwi, przez co, jak siedzimy właśnie bliżej krawędzi drzwi, przez co środkowy pasażer będzie zyska miejsce. I dlatego tutaj, jeśli chodzi o trzy foteliki, myślę, że bez problemu da się to jakoś zapakować. Tu są isofiksy, tu są też isofiksy, no nie mam trzech fotelików, ale odległość między skrajnymi tutaj mocowaniami isofiksów jest dosyć duża. Jeszcze Gosia zauważyła, że tutaj są takie fajne wycięcia. No jak to w skórzanych kanapach często się zdarza, że właśnie miejsca na pasy. No i ta bolączka, o której wspomniałem w zapowiedzi, czyli pas z sufitu dla środkowego pasażera. No ale takie są ograniczenia konstrukcyjne wynikające z tego typu właśnie konstrukcji nadwozia i tego segmentu. Tutaj nam pas nie wychodzi jak w limuzynach, tylko z dachu.
Mamy jeszcze, wypada oczywiście wspomnieć o klimatyzacji na tył. Tak jak mówiłem już na początku filmu, podgrzewanie, dwustopniowe podgrzewanie siedzeń, które działa i to dość wydajnie. Sprawdzone siateczki, także jest dobrze. Podłokietnik dość fajny, dość miękki. Uchwyty na kubeczki nie za duże, Amerykanie nie będą zachwyceni, ale w miarę wszystko to ciekawie wygląda. Tu nie ma żadnego przejścia, trzeba po prostu położyć. Jest 1/3 albo 2/3, także tutaj jest, powiedzmy, jakiś tam mankament, bo czasami jest i możliwość składania oparć, i możliwość właśnie położenia tylko środkowej części. I wtedy mogą jechać 4 osoby z jakimś długim przedmiotem. Odgłos zamknięcia drzwi z tyłu nie jest dość ładny, ale z przodu, bo już to sprawdzałem wielokrotnie, jest zupełnie innej klasy ten odgłos. Odkryłem też ciekawą funkcję, którą Wam teraz zaprezentuję. Zobaczcie, trzymam kluczyk, nie naciskam go i zbliżam się do samochodu. I co się dzieje? On sam mi zaczyna otwierać klapę. To jest bardzo wygodne, gdyż w innych samochodach w klasie premium można sobie oczywiście otworzyć klapę, wstawiając nogę pod zderzak i tam majdrując, ale to jest dużo lepsze rozwiązanie, kiedy kluczyk zawsze mamy blisko. Samochód sam nas, idziemy z siatami, rozpozna i sam nam otworzy klapę. Także brawo Hyundai, świetna robota, to mi się bardzo podoba. Z bagażnikiem to już chyba wszystko. Zamykamy na przeponę ciśnięciu guzika. Klapa pomału się zamyka. Chcę Wam teraz powiedzieć kilka słów na temat dostępu bezkluczykowego, ponieważ akurat wczoraj jeden człowiek mnie mocno skrytykował za to, że powinienem czytać instrukcję, bla 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 i tak dalej, że co to za recenzja, jak tam Fiat 500 chyba, 500X, że no po prostu przyczepił się, że nie umiem obsługiwać Keyless Go. No więc pozwólcie, że Wam coś wyjaśnię. W tej chwili właśnie samochód się otworzył, to znaczy nie otworzył w pełni, tak samo jak mamy to w przypadku Renault, do czynienia z tym systemem Keyless Entry, Keyless Go. Ten kluczyk został rozpoznany przez samochód i to jest przygotowanie do otwarcia, czyli lusterka się otworzyły, ja tego nie zrobiłem, ale nadal, jeżeli ten kluczyk bym, powiedzmy, tutaj położył gdzieś poza zasięgiem samochodu, to ja nie mam do niego dojścia. Widzicie? I lusterka się złożyły, dlatego że po pewnym czasie on po prostu uznał, że nie było otwarcia, więc znowu przeszedł w czas, po prostu w stan hibernacji, czyli zamknięcia, złożenia lusterek. To znaczy nie zamknięcia, bo on był zamknięty cały czas. Wiecie, o co mi chodzi, no po prostu całkowicie złożył lusterkę. No i teraz zobaczcie, trzymam kluczyk, lusterka się otworzyły. Kluczyk, przy okazji, jak już mówimy o kluczyku, to jest bardzo fajny, robi dobre wrażenie. To znaczy plastik sam tutaj na obwódce nie jest jakiś topowy, ale przyjemny jest. Ma duże bardzo przyciski, to jest wygodne, w rękawiczce nawet możemy nacisnąć, nie będzie problemu. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wkładę kluczyk do kieszeni, tutaj notujemy w kieszeni. Wkładam rękę. Nie jestem w stanie żadnym tutaj, no po prostu nic, czy zrobię to lekko, czy zrobię to mocno. Nie jestem w stanie tego otworzyć. Nie wiem, czy do tego trzeba czytać instrukcję. Miałem ten sam problem w Fiacie 500X. Nie mogę tego zrobić. Natomiast co się stanie, jak nacisnę? Otworzy mi się samochód. I ktoś mnie tam zjechał straszliwie, wyzywał od jakichś amatorów straszliwych, że to służy tylko do zamknięcia. No nieprawda, bo zamykam samochód i on się zamknął. I teraz chcę go otworzyć. Czy się oddalę i zbliżę ponownie, nic się nie stanie. Już to Wam pokazywałem, że jak on się przygotował do otwarcia, to tak samo nic co nie dawało, że wkładałem tu rękę. Więc tylko mogę zrobić tak, że otwieram i lusterka mi się otworzą po przyciśnięciu przycisku i samochód mi się otworzy, albo nawet wcześniej, jak mi się lusterka otworzą, no to potem mogę sobie tak nacisnąć, tylko odryglować zamki. Ale nie jestem w stanie tego zrobić tak jak w markach premium, że wsadzam rękę, ona tu jest rozpoznana, jest tam sensor i nie ma żadnego przycisku do otwierania. Dobra, to już to by było na tyle. Teraz wnętrze. Wspomniałem już o braku trybu auto na wszystkie szyby, co troszeczkę może szokować w tej cenie, ale cóż, no jest jak jest, to są takie właśnie kwiatki w samochodach z tego rejonu świata. Jeżeli chodzi o samo wnętrze, to co mnie na początku zaskoczyło, to jak oglądaliście pierwszą jazdę, na pewno zauważyliście, że miałem problem z wyłączeniem tych światełek. A to dlaczego? Dlatego, że tu mamy tak, wtedy było ciemno, zupełnie prawie nic nie było widać, więc tutaj mamy opcję. Po prostu drzwi otwarte, światełka się świecą, tak jak w każdym samochodzie. Wtedy też z tyłu, to wiadomo, mamy po obu stronach te lampki, wszędzie to jest. No i teraz, co musimy zrobić, żeby to wyłączyć? Jeżeli na przykład zamkniemy drzwi i się te lampki świecą, to nie wiadomo, o co chodzi. Właśnie ten chimes.
widzicie, ja tu klikam, tam się zapalają, gasną. Nie wiedziałem, no zgłupiałem, no bo tak, tutaj też nic. Na początek miałem trudny. Okazało się, że jak w starych samochodach, po prostu w starszych konstrukcjach trzeba kliknąć te lampki tutaj, no te szybki plastikowe, więc to tak może na początku zaskoczyć. No nie wiem, czy to jest fajne, czy nie fajne. No rzadko kiedy spotykam to w droższych samochodach, tego typu rozwiązanie. No ale tak to zrobili. Także tu jest pierwszy taki mały ząg. Schowek na okulary jest dość pojemny, więc spokojnie się zmieszczą. Ciekawą rzeczą, którą też zauważyłem, są bardzo duże lusterka, bardzo wysokie i bardzo szerokie, także tu jest dobrze. Oczywiście jest klapka, można sobie zamknąć. Tutaj mamy podświetlenie, takie troszkę stare, żółte, jak w starych autobusach. Fajną opcją jest w obu daszkach to, co już właśnie z Gosią testowaliśmy, omówiliśmy. Rozwinięcie tutaj, całkowita osłona przeciwsłoneczna, bardzo fajne, jeżeli długo jedziemy, słońce cały czas jest z innej strony i to samo mamy tutaj od strony pasażera, także to jest bardzo fajne, to warto pokazać, myślę, że warto. Tak samo daszek oczywiście tu możemy sobie dać na szybę i rozłożyć. Fajna opcja, bardzo mi się podoba. Tutaj jest oczywiście też światełko, no i duże lusterko pasażera, takie samo jak kierowcy, bardzo fajnie. Skoro jesteśmy już przy lusterkach, lusterko wsteczne całkiem fajne, tu mamy włączenie, wyłączenie kompasu, co w czasie jazdy już Wam tam pokazywałem. Słupki, widoczność. Słupek A jest dość potężny. Tutaj nie mogę pochwalić samochodu za bardzo dobrą widoczność, ale ponieważ siedzimy wysoko, przednia szyba jest bardzo, bardzo duża, mamy dobrą widoczność. Ten parametr też nie jest taki jak na przykład w Mercedesie GLE Coupe, tam w tym Mercedesie, który testowałem akurat, przerażało mnie, że było coś takiego pod lusterkiem przy moim wzroście. No tyle miałem przestrzeni, tu jest bardzo dobrze, jest dużo. Mamy przyciemniane lusterko, z bocznym mam problem, tamto na pewno nie jest przyciemniane. Tutaj jeszcze muszę tej nocy, bo samochód mam krótko, zweryfikować. Być może jest przyciemniane, nie wiem. Miałem słabszej po prostu jasności światła w lusterku i wtedy wydawało mi się, że jest przyciemniane. Może nie być. Na pewno jest to przyciemniane, także to na razie tak zostawmy. Materiały. Tu jest miękko. No, jest skorupa twarda, wygląda jakby to miało mieć fakturę miękką, a nie jest. Nie jest. Tu już jest zupełnie inny odgłos, bo to jest bardziej miękkie. Tutaj wszystko, to też jest wszystko, słyszycie, no skorupiak straszliwy. Tam dalej już jest bardziej miękko. Czy są jakieś trzaski niepokojące? Nie, nic, żadnych trzasków nie mam, absolutnie. Nic mi tu nie trzeszczy. Jeżeli chodzi o samą jakość wykończenia, to, no tak, tutaj jest miękko, tutaj jest straszliwy plastik, tutaj jest też plastikowo tak dosyć, chociaż nie jest to jeszcze taki perfidny plastik jak tu, to słychać. To dla niektórych jest bardzo ważne, więc no cóż, tu mamy też plastiki, wszystko w plastikowych skorupach. Chodzi o to, nie rezonuje, nie trzeszczy, nie wzbudza się, tak jak na przykład Volvo XC90 miałem wzbudzanie tych plastików. Jest dobrze, tutaj też jest wszystko niby takim plastikogumowym, ale twardym tworzywem. No nie porywa, jakość materiałów nie porywa. Tu jest dosyć miękko, podłokietnik jest dosyć w porządku. Jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową z przodu, to zobaczcie, no, mam wystarczająco dużo, fotel mam najniżej jak się da, bo to jest ważne, że zawsze tak sobie ustawiam w samochodach, ale bez problemu z dachem panoramicznym mam jeszcze troszkę miejsca, tu nie ma problemu, nie ma kolizji. Podłokietnik jest dosyć twardy, ale tu jest taki organizer jeszcze śmieszny, taka tacka po prostu wyjmowana, która może tam wlecieć, narobić huku, ale tu się trzyma, jak jest zamocowana, to trzyma się pewnie, ale jest głęboko, jest bardzo dużo miejsca, także typowo amerykański schowek, bardzo duży, wygodny. Jak już z Gosią sprawdzaliśmy, moja ręka oparta i jej bez problemu nie stykamy się, jest dużo miejsca między fotelami, bardzo fajnie, że tutaj po prostu jest przestronnie w kabinie. Są cup holdery, kubeczki. Cały tutaj rozbudowany panel obsługi, czyli drive mode, tu możemy sobie włączyć tryb sportowy, to w czasie jazdy widzieliście, to jest na pewno, mamy asystenta zjazdu, tu mamy zblokowanie napędu, tu mamy funkcję auto hold, też fajnie, że jest, czujniki parkowania, włączenie, wyłączenie, no i asystent parkowania, co widać po rysunku. Hamulec postojowy, zwolnienie i uruchomienie i zwolnienie, tu mamy w skrzyni automatycznej Shift Lock Release, prawdopodobnie na przykład gdybyśmy chcieli holować samochód i wiadomo, nie możemy tego zrobić, wcisnąć, no to możemy sobie uruchamiając ten, tutaj ten, mamy dostęp, możemy wtedy zwolnić na N i można wtedy samochód zwolnić, żeby można było go przetoczyć. Fajną opcją jest tutaj ten panel, 12V, 180W, to samo zresztą było w bagażniku, już zwróciłem na to uwagę. Co ciekawe, nie pamiętam, żeby było 12V z tyłu i tam niestety nie ma. Ale mamy dwa za to tutaj, więc można sobie przeciągnąć. AUX, USB, czyli wszystkie właściwie potrzebne rzeczy do komunikacji. No oczywiście Bluetooth jak najbardziej, no wszystko jest, no w tych czasach trudno, żeby nie było.
przyciski na kierownicy, wszystko tutaj jest ładnie rozłożone, dosyć wygodne, chociaż troszeczkę może przeładowana jest kierownica przyciskami, to jest jakiś tam pewien mankament, może kwestia przyzwyczajenia, po prostu tego jest dosyć sporo, ale za to nie mamy tego pilocika słynnego z Renault w tym blind spocie za kierownicą, co może nie każdemu może odpowiadać. Ja na przykład wolę, nawet jeżeli jest troszkę więcej przycisków, wszystko mam po prostu przed sobą na panelu. Na początku ten przełącznik troszeczkę irytuje, bo ja mam złe wspomnienia z przełącznikiem świateł. Wolę typowo ciężarówkowy przełącznik tutaj, tak jak w niemieckich samochodach, no i w wielu samochodach mamy tutaj światła w trybie auto. Oczywiście tego nie musimy ruszać, ale no jeżeli chcemy, to po prostu tutaj czasami włączając kierunkowskaz, no ja nie mam do tego w pełni zaufania. To jest na szczęście dosyć sztywno chodzi, ale w Jalisce kiedyś miałem, że po prostu skręcałem i w środku nocy wyłączyłem światła, przypadkowo usnąłem, więc nie jestem fanem tego typu rozwiązania. No niestety tutaj jest, nic na to nie poradzimy. Rozbudowana funkcja, wiadomo, wycieraczek, wszystko tutaj, chyba nikt nie powinien mieć problemu, tutaj częstotliwość pracy, no standardowo, tak jak w każdym samochodzie, nie będziemy tutaj się roztkliwiać. Panel klimatyzacji, bardzo czytelny, możemy sobie go od razu obejrzeć, jak to wygląda. Gdzie mamy klimatyzację? Proszę bardzo. Na ładnym takim wyświetlaczu na niebiesko. Wszystko tu jest podświetlone w nocy na niebiesko, także w nocy zobaczycie, jak to wygląda. Ale ładnie to wygląda. Jedyną rzeczą dziwną, którą zauważyłem, jak teraz rozruszałem, uruchomiłem silnik, to czasami jest takie minimalne bujanie się tego samochodu, takie kolebanie. No jak to nazwać, że takie mikro drgaweczki są. One potem ustępują. To niezależnie, czy silnik właśnie jest gorący, czy zimny, zauważyłem, że silnik pracuje niesamowicie kulturalnie, nawet z klimą, zobaczcie, na pierwszym biegu. Niesamowita cisza, jak sobie wyłączymy? No to już w ogóle. Niesamowita kultura pracy, ale czasami takie właśnie mikro drgaweczki są, to być może tylko przypadłość tego egzemplarza. Zupełnie to nie irytuje, ale jest odczuwalne, potem to ustaje. Przycisk start-stop bardzo ładny, tutaj też wypada pochwalić ich za design. I odgłos. Informacje o jeździe, tutaj bardzo dużo było stania, więc około 16 litrów mi dzisiaj spalił, ale ten silnik potrafi palić w mieście dokładnie dwa razy mniej, bo około 8 i to jest fajne. Oczywiście bez korków, bez dużej ilości czerwonych świateł i zatorów. No ale pamiętajmy, że jest to kawał budy z napędem 4x4 i prawie 180 koni. Jeśli chodzi o schowek tutaj, no to zobaczcie, schowek jest też nie najgorszy, może nie jakiś mega pojemny, ale dosyć duży. Tu mamy chłodzenie tego schowka, możemy sobie włączyć, wyłączyć zamknięcie. Tu mamy uchwyt na długopis, także fajnie, jak ktoś lubi dużo pisać. Chociaż w dobie smartfonów i innych tego typu wynalazków, tabletów, kto dzisiaj jeszcze używa długopisu? Poza, nawet kurierzy mają te elektroniczne urządzenia. Olbrzymia, gigantyczna, największa, jaką w życiu widziałem książka. To taka ciekawostka, jak już pokazuję wszystko. Zobaczcie, co tu się dzieje. No po prostu Biblia samochodowa. I to nie jest w Swahili, nie ma tam 50 języków. To jest wszystko po polsku, zobaczcie. Wszystko jest po polsku. I na końcu, i na początku. Także, no, autentycznie, słuchajcie, mega, mega lektura. Jak ktoś lubi dużo czytać, to będzie zadowolony. Wszystkiego na pewno się dowie o samochodzie. Ja mam taką zasadę, że ponieważ nie zawsze dostaję instrukcję, to też warto wspomnieć, nadmienię Wam, że nie zawsze dostaję instrukcję papierową. Oczywiście czasami jest w wersji elektronicznej w samochodzie, w komputerze pokładowym, ale z racji ilości pracy, braku czasu, no nie wertuję tych instrukcji za każdym razem, bo bym zwariował. Samochód ma być intuicyjny w obsłudze. Co to znaczy? Tu bardzo ładna w ogóle skórzana. To znaczy, że jeżeli czegoś nie umiem zrobić, a nie jestem głupi, nie jestem idiotą, to znaczy, że jest to na tyle skomplikowane, że nie wyszło to projektantom. Tak jak na przykład z kilkoma sytuacjami, które napotkałem w życiu w samochodach. Jeżeli to nie jest intuicyjne, oczywiście gdybym był właścicielem takiego samochodu, to nie miałbym wyjścia i musiałbym przewertować instrukcję i coś tam sprawdzić. Ale tak jak mówię, nie zawsze ją dostanę, nie zawsze też mam możliwości czasowe, żeby wertować jeden problem i tracić na to dużo czasu. Także wybaczcie mi, od tego mam Was, jak jesteście właścicielami danego modelu, chętnie poznam opinię na dany temat. Jeżeli coś uważam za złego, a wyprowadzicie mnie z błędu, to jestem Wam zawsze wdzięczny. I teraz tak, wracamy do widoczności. Widzicie, słupek A z tej strony też nie zachwyca, jeśli chodzi o jego cienkość, jest dosyć gruby, ale szyby są na tyle duże. Tutaj jest dobrze wszystko, tam z tyłu też nie jest źle. Jest oczywiście kamera cofania, którą zaraz Wam pokażę. Dość fatalnie nie jest, ale też nie jest jakoś super. Trzeba się nauczyć gabarytów tego samochodu. Na początku mam z tym problem, bo nie za bardzo wiem, gdzie on się kończy. Nie czuję jeszcze tego, szczególnie cofając właśnie w moim garażu, żeby podjechać pod samą bramę.
ta kamera pokazuje tutaj czerwoną linię, jak się okazuje, jak mam już przeszkodę na czerwonej linii, też mam podobno, żona mi mówiła, z około metra, więc jest to troszeczkę przesadzone, zresztą to jeszcze sobie sprawdzimy może, taka ciekawostka będzie, ile tam mamy naprawdę miejsca. No i tak wygląda, oczywiście reaguje na skręty, wszystko jest dobrze, samochód jest bardzo zwrotny, to też Wam tam zademonstrowałem w czasie jazd. Silnik pracuje, żeby nie było, że nie pracuje. Taka cisza. Jeden skręt i jeden i ćwierć, jakby było, jest jeden, ćwierć i jeszcze kawałek, fragment. Także bardzo ładnie, że nie trzeba się mega namachać kierownicą. Tu mamy ćwiartkę i tu mamy do oporu. Więc jeden ćwierć i coś. Bardzo zwrotny samochód o długości około 4,5 metra, więc też nie jest długi jakoś przesadnie, ale sprawia wrażenie większego niż tak naprawdę podają dane techniczne. Asystenci wszyscy, no to wiadomo, podświetlenie tutaj, jak już wymieniłem, no to wybaczcie, że tam powtarzam, ale recenzja z przygodami. Kontrola trakcji, asystent pasa, blind spot, czyli ten martwy punkt, trzymanie, ustalanie wysokości klapy bagażnika, no i tutaj podświetlenie deski. W nocy Wam zaprezentuję bardziej, bo to w dzień nie ma sensu. No i cóż, co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Skrzynia biegów. Skrzynia biegów pracuje poprawnie, jest to dwusprzęgłowa, siedmiostopniowa skrzynia. Nie jest to demon prędkości, ale w połączeniu z Drive Mode, jeżeli damy sobie na sport, można naprawdę w miarę żwawo ruszyć. Jest to oczywiście tryb sekwencyjnej zmiany. Przez to, że nie mamy tutaj łopatek, nie jest może jakoś tak super wygodnie, ale jak ktoś by chciał się pobawić i bardziej kontrolować tych 7 biegów i wybierać sobie przełożenia, można, nie ma problemu. Właśnie tu jest ten kompas wspomniany. Proszę bardzo, można sobie wyłączyć. To typowe dla amerykańskich samochodów Northeast. Mamy wskazanie obecnego kierunku, jak jesteśmy ustawieni. No i cóż, co mogę jeszcze powiedzieć o samym wnętrzu? Podoba mi się, beżowe, jasne, olbrzymia panorama, otwierana oczywiście. Możemy sobie tutaj zrobić dziurę w dachu. Nie ma problemu żadnego z tym. Taka dziura w dachu może być olbrzymia. Kawał przestrzeni. Możemy sobie oczywiście zamknąć roletkę tutaj, wtedy tak to będzie troszkę smutniej wyglądało. No, jak się najpierw dach zamknie, tak. Także możemy się odciąć od świata nad nami. Słuchajcie, jeśli chodzi o samo wykonanie tego wszystkiego, co tutaj mam, ja nie oglądam innych recenzji, staram się tego nie robić, po pierwsze z tego powodu, żeby się nie sugerować innymi opiniami innych testujących, a po drugie po prostu nie mam na to czasu, więc jak mi tam podsyłacie czasami linki, dzięki, ale nie zawsze mogę to wszystko sprawdzić. Moje odczucia mają być moimi odczuciami, a nie skopiowanymi od kogoś. Więc tak, kierownica, bardzo fajny design. Tutaj jest dobre zgrubienia, są przetłoczenia. Wszystko jest w porządku, nie mam uwag krytycznych. Regulowana oczywiście, tak jak we wszystkich samochodach. Tu możemy sobie na wysokość, do przodu, do tyłu, na góra, dół. Wszystko można sobie ustawić pod siebie. Fotel jest wygodny, skóra jest dobrej jakości. Zasługuje na pochwałę, że mamy 3-stopniową wentylację, 3-stopniowe podgrzewanie koła kierownicy. Mamy tutaj na panelu bardzo duże przyciski wygodne do obsługi. Clean Air, jakiś tam system oczyszczania powietrza. Ostrzeżenie o niezapiętych pasach. Widzicie wszystkie pasy tutaj. Poduszka pasażera, tam można sobie ją wyłączyć, jak się otworzy drzwi. Trudno tutaj znaleźć w tym samochodzie wady, które by mnie od tego samochodu odrzucały. Poza tym, co powiem w podsumowaniu filmu, ale to już zostawimy sobie może na koniec. No może właśnie czasami te pasy tak jakoś się zawiną bardziej niż, no ale to może takie czepianie się już niż w innych samochodach, że zrobi się taka pętelka. Mocowanie właśnie tych pasów też na słupkach tak troszkę, ponieważ można sobie bardziej położyć te oparcia. Wiszące są tak troszkę, może nie jest zbyt estetycznie to wygląda, ale to są detale. Ten pas na górze też no nie jest najwygodniejszy, jak się wozi trójkę. Tylko mówię, to są wszystko takie drobiazgi, nie rzutujące na całokształt. I tutaj jest naprawdę dobrze. Nawet ta kieszeń z tym wybrzuszeniem, tutaj uwypukleniem, możliwość wstawienia butelki ratuje sprawę, bo gdyby tego nie było, byłoby za ciasno. No wszystko jest właściwie fajnie. Brakuje może tego trybu auto. Klamki są takie plastikowe, ale duże. Ja już nie będę się czepiał, z jakiego są tworzywa wykonane, bo to dzisiaj prawie we wszystkich samochodach to jest plastik albo jakieś tam aluminium oblane plastikiem. Jest dobrze, bo jest duża, jest dosyć mocna, twarda. No jak już przy klamce jesteśmy, to sobie jeszcze powiemy o spasowaniu wnętrza, ponieważ żadnych niepokojących odgłosów nie miałem w czasie jazd.
to jest wszystko skorupa, to jest okropna, tu jest miękko, tak jak tam mówiłem, no to niektóre materiały tutaj właśnie użyte do tego samochodu przy tej cenie troszeczkę szokują na minus, no bo umówmy się, jeżeli płacimy duże pieniądze, a jest to premium, jest to absolutnie najbogatsza wersja tego SUV, to chciałoby się mieć no, możliwie najlepszej jakości materiały i niektóre tutaj na przykład bardzo wygodne, fajne, chodzące te gumowe pokrętła, tutaj jest ta brzydka skorupa, to już wspominałem, ładny layout zegarów. Troszkę mi się kłóci ta wewnątrz ta kabina, że mogliby troszeczkę dać więcej, pozwolić sobie na odrobinę więcej wydania pieniędzy po prostu zrobienie tej kabiny nieco bardziej premium i wtedy wydaje mi się, że ten SUV już by aspirował do segmentu SUVów premium. Naprawdę, gdyby ta kabina była z tak dobrych materiałów w całości zrobiona jak tutaj ten skórzany fotel, to naprawdę ten samochód mógłby zaatakować już ten początek segmentu premium, bo wygląda dobrze i materiały by szły w parze z tym, jest bardzo dobrze wyciszony. Brakowałoby tylko jeszcze mocniejszych silników o większej pojemności, żeby w tym segmencie premium troszkę tam namieszać. Ale klamki są bardzo fajne, chromowane, duże, podoba mi się. Jest duże otwarcie drzwi, bardzo wygodnie. Tu wszystko zrobione tak, żeby było nam komfortowo wsiadać, wysiadać. Pełna elektryka, oczywiście fotela. Możemy sobie odcinek lędźwiowy, tutaj mamy przesuwanie, wiadomo. Przód, tył, oparcie, no wszystko tak jak w każdym samochodzie, jak mamy regulację elektryczną. Zagłówki dosyć wygodne, fotele naprawdę wygodne. Nie mam krytycznych uwag odnośnie wnętrza, poza czasami wątpliwą jakością tych plastików. Przypomina mi to trochę plastiki w moim samochodzie, no tylko pamiętajcie, że w mojej najmocniejszej wersji, która ma tam około 300 koni, to już na hamowni sprawdzimy, to samochód jest o kilkadziesiąt tysięcy tańszy i te skorupy są bardzo podobne w moim samochodzie. Wiem, to jest inny segment, tu moda dyktuje, że te samochody są zawsze droższe, ale po prostu no, w tej cenie ponad 160 kawałków, 160 tysięcy, to troszkę mi to przeszkadza. Z tyłu tego samochodu bardzo mi się podoba duży wydech, podwójny, fajnie to wygląda, jest taka no, namiastka sportu, tutaj ten plaster miodu, udawany dyfuzor, ale zawsze lepsze niż jakiś taki obły plastik, bez żadnych tam kształtów nadających charakter temu tyłowi. No i zobaczcie, jest jeszcze jeden problem, który zauważyłem, że wahacze tutaj są dosyć nisko poprowadzone. Prześwit to jest bodajże 170 mm, ale no, przez wahacze wygląda to tutaj przy kołach. No, zawsze tak niby jest, no ale akurat to jest coś, co uznałem, że warto pokazać. Reszta wygląda no, na tych tam 16-17 cm na pewno, że jest. No i wygląda. Z tyłu wygląda nie najgorzej. Jak patrzę na przykład na Toyota RAV4, tą z tym olbrzymim kawałem, jest taki olbrzymi kawał blachy z tyłu, wysoko te światła i taka, no nijaka ta, no nijaki ten kuperek RAV-ki jest, to tu mi się dużo bardziej podoba. Chciałem Wam pokazać problem, jaki jest związany z właśnie pasem wyciąganym z sufitu dla środkowego pasażera. Pod warunkiem, że mamy trzech ludzi z tyłu, to nie będzie aż tak przeszkadzało, natomiast jeżeli mamy fotelik w środku, a czasami tak trzeba pojechać, może to nie jest najbezpieczniejsze miejsce dla dziecka, no ale zobaczcie, co się dzieje. Ja mam ten pas na sobie, on mi tu przeszkadza i to jest ten spory mankament. Samochód prawie nie ma wad, ale to jest jedna właśnie z tych takich wad, które niekoniecznie każdemu będą doskwierały, bo po prostu nie każdy będzie tutaj woził fotelik, prawda? Ale teraz jechałem właśnie w 5 osób, 4 osoby na skrajnych siedzeniach, no i w środku posadziliśmy moją małą i to jest ten problem, że właśnie ten pas, gdyby wychodził z fotela, to by było z oparcia, to by było zupełnie inaczej, a tak po prostu widzicie, no jest nieprzyjemna kolizja, bardzo źle się tak jeździ. Niby można by tu tam coś za zagłówek, ale no wiecie, ze względu bezpieczeństwa, no tak to musi wyglądać z fotelikiem w tym miejscu. To jest pewien mankament. Posłuchajmy, jak brzmi zestaw audio Hyundai Tucson. Thank you.
Okej, okay, może to wystarczy. Powiem Wam tak, jeżeli mam być uczciwy, co zawsze staram się robić, to nie mogę pominąć pewnej sprawy. Ten zestaw audio na moich nagraniach, te, które właśnie prezentuję, brzmi zadziwiająco dobrze, czysto i dźwięk nie jest płaski. Natomiast przy wielu, wielu innych plikach, które są nagrane troszkę gorzej, które nie mają tej jakości, no po prostu bardzo wysokiej jakości nagrania, słychać dosyć płaską charakterystykę brzmienia. Jest to wszystko pozbawione sceny. Tutaj nie mam tego problemu. O dziwo właśnie, dlaczego zawsze testuję systemy audio z moimi nagraniami, ale poza filmem też sprawdzam z różnymi innymi mediami. No po prostu mam do moich nagrań mam prawa autorskie, dlatego musicie zrozumieć. Zaraz tu będą się czepiać na YouTube, że wykorzystuję cudze nagrania, zaraz będzie trzeba jakieś tantiemy tam będą zgarniać i tak dalej. Więc używam moich nagrań, ale one są też pewną wyrocznią tutaj, ponieważ są nagrane bardzo dobrze. Jeżeli sprzęt jest niezły, to potrafi sobie poradzić z nimi w taki sposób, że odtwarza tą muzykę bardzo dobrze. I tutaj ten handel nie zawodzi. Natomiast i radio, i inne media, czy MP3, bo nie ma tutaj w ogóle płyty, więc jesteśmy już w innej erze samochodów. Brzmi ten zestaw gorzej niż na przykład zestaw w moim samochodzie, w obecnym moim samochodzie, czyli w Seacie Leonie Cupra ST. Ja nie dopłaciłem w Seacie do zestawu tego Seat Sound System. Ja mam tam standardowy zestaw głośni, 8-głośnikowy bez subwoofera w bagażniku. Tutaj jest ten zestaw audio jaki jest. Ja dokładnie nie wiem co Hyundai oferuje, ale przypuszczam, że jest to najlepszy zestaw audio jaki może być, ponieważ jest to topowa wersja wypasiona po prostu we wszystko, co Wam właśnie pokazałem w recenzji. Więc trudno, żeby tutaj było jakieś dziadowskie audio. No myślę, że już nic lepszego tutaj mieć nie można, ale może się mylę. Nie wiem, jeszcze nie przejrzałem wszystkich opcji. W każdym razie to audio, które tu jest, to co Wam pokazałem, brzmi z bardzo dobrej jakości muzyką nagraną bardzo dobrze, jest bardzo ładnie. Nie jest to oczywiście żaden high-end, nie mamy tutaj doznań takich jak na przykład w systemie Harman Kardon w BMW 4, które testowałem, czy na przykład w C-klasie, w moim ex-Mercedesie, tam był Burmester. Brzmiało tam to zdecydowanie lepiej, klarowniej, ale jeżeli mam wyrokować, to ten zestaw jest ok. Pod warunkiem, że mamy naprawdę dobrej jakości nagranie. Jeżeli nagranie jest słabsze, to wtedy dźwięk troszeczkę rozczarowuje. No to tyle. Czego właśnie, co jest ciekawe, czego nie zauważyłem w wielu samochodach. Na przykład w Mitsubishi, jak testowałem Rockford Fosgate, tam brzmiało genialnie. Bez względu na to, czy wrzuciłem płytę, czy używałem MP3, czy było gorsze, czy lepsze nagranie. Tamten zestaw naprawdę i procesor radził sobie świetnie z dźwiękiem. Tutaj niestety tego nie mogę powiedzieć o tym zestawie audio. Dobrej jakości nagranie, brzmi naprawdę ładnie, słabej jakości nagranie, słabszej, brzmi płasko i troszkę słabo. Teraz pokażę Wam menu komputera pokładowego. Mamy całkiem czytelne, dobrze kontrastowe, to menu jest widoczne. Tu mamy przyciski do zmiany, tu sobie wybieramy tym przyciskiem za pomocą klikania. Możemy sobie za pomocą tego przycisku przesuwać opcje. Mamy tutaj takie opcje, jak na przykład wchodzimy do takiego bardziej rozbudowanego menu, mamy opcję drzwi, wspomagania kierownicy, zatwierdzamy przyciskiem OK, tutaj mamy OK, klikamy, żeby to zatwierdzić. Mamy tutaj utrzymanie pasa ruchu, samodzielne hamowanie, no dużo, bo to jest bardzo dużo asystentów, którzy są umiejscowieni jak to typowe właśnie w autach z tamtego regionu. Tutaj, tu mamy blind spot detection, tu mamy właśnie ten martwy punkt, tutaj mamy asystenta pasa, tutaj jest do tylnej klapy, tu mamy kontrolę trakcji, tu mamy prawdopodobnie podświetlenie, tak, tu mamy podświetlenie wskaźników, co nam się pojawia, taka ikonka, proszę bardzo, maksymalne albo minimalne, możemy sobie zegary przyciemnić, może sobie stawimy pośrednio, tak jakoś na 8, no i możemy sobie właśnie, cofamy tak samo klikając OK, tu są drzwi, światła na przykład, co mamy tutaj, aktywacja kierunku, ja włączyłem sobie wcześniej opóźnione wyłączanie świateł, światła powitalne, oczywiście możemy kliknąć sobie to, wyłączyć, włączyć, aktywacja kierunku, co ciekawe widziałem to już wcześniej, możemy, to jest tak zwany kierunkowskaz ten chwilowy, czyli 3 mignięcia, 5 albo nawet 7 mignięć, to rzadko spotykana opcja, żeby sobie wybrać. W komputerze jeszcze czegoś takiego, przyznam się, nie widziałem w samochodach, zwykle po prostu jest ten kierunek pyk na 3, jak dotkniemy w lewo, w prawo, albo stały. Tutaj pozostałe funkcje, no jakieś tam opcje, dźwięk, na przykład możemy sobie wejść, głośność, no, dźwięk wykrywania martwego punktu, dźwięk, no możemy sobie zaznaczyć, niech będzie dźwięk powitalny, też niech będzie głośność, klikniemy sobie to wszystko na potrzeby prezentacji, no
to menu jest dosyć czytelne. Tu mamy na przykład menu, które na pewno zainteresuje wielu z Was. Zasięg obecnie 75 km, 9,5 średnie zużycie paliwa, ale było sporo pracy na jałowym, więc silnik jest zaskakująco ekonomiczny. No jest to 1.6, ale ma prawie 180 koni katalogowo. Tu jest jakiś licznik A, licznik B, natomiast ja tu nie widzę średniego spalania w tych danych. Nie wiem, jak to przejść, jeżeli w ogóle się da. Nie da się chyba przejść do spalania. No nie, jest tylko pozycja, widzicie. Tu jest spalanie. Można sobie to wyzerować. Tu mamy tylko średnią prędkość i dystans. Chciałbym zobaczyć też spalanie na tym dystansie. Jeszcze nie obadałem. Na dole mamy oczywiście znak z kreseczkami, bo nie wykryty zostało oczywiście ograniczenie prędkości. Nie zostało wykryte. No i prędkościomierz cyfrowy. Oczywiście też możemy sobie włączyć. Także komputer pokładowy jest bardzo czytelny. Jest tutaj głównie czarny i biały kolor. Nie ma specjalnie dodatkowych barw, ale jest to bardzo wyraźne, więc ten layout, ten taki minimalizm zegarów mi się podoba. Najważniejsze, że jest obrotomierz wyskalowany tej samej wielkości obrotomierz, tej samej wielkości prędkościomierz. Co jest fajne, nie wiem czy zauważyliście, ale igły, te wskazówki od na przykład, no wszystkie wskazówki i ta wskazówka od stanu baku paliwa i prędkościomierza i tutaj, one mają takie czarne obramowania i to jest bardzo fajne, bo jak sobie wyłączymy, zaraz Wam pokażę, wyłączymy sobie w ogóle wszystko, to wszystko gaśnie i one są jakby czarne, takie wydają się całkowicie czarne i to fajne, to jest taki fajny bajer. Zwykle te wskazówki w każdym samochodzie, który mam, są białe, jak już są takie wskazówki, są białe i biją po oczach, a tu tak ładnie to jest stanowane, że mamy taką lekko przyciemnioną, przyczernioną deskę. No i fajny gadżecik. Oczywiście mamy też wskazanie otwartego okna dachowego. Miga nam tutaj cały czas, że mamy otwarte okno. Dlaczego? No bo mamy. Każde drzwi, kiedy mamy niedomknięte, no już standard dzisiaj, to raczej nikogo nie powinno dziwić. Ale ładnie to jest wszystko rozwiązane. Podoba mi się. Nie jestem fanem przepychu w takich właśnie miejscach jak zegary i ekran komputera centralnego. Lubię, jak wszystko jest podane czytelnie. W Mercedesie miałem bardzo kolorowo, ale tam była dużo większa powierzchnia tego ekranu. Też było bardzo czytelnie. Nie lubię po prostu bałaganu, a tu jest porządek utrzymany. Hałas silnika metro od maski. Niecałe 51 dB i przy samej masce. Około 58. Jeden z najcichszych silników, jak nie najcichszy silnik benzynowy, który dane mi było testować. I jeszcze zobaczymy sobie oczywiście pod maską. Niestety w samochodzie za ponad 160 tysięcy nie mamy teleskopów. No taki drobiazg, no ale trzeba pałąk sobie samemu zamocować. No i sprawdzamy, ile ten silnik generuje hałasu przy samej maskownicy. Myślę, że będzie to jeden z rekordowych wyników. No jest jednym z rekordzistów, to znaczy jeden z najlepszych wyników, ale najważniejsze, że w kabinie jest totalna cisza, ultra cisza. I żeby jeszcze raz to sobie sprawdzimy, jeszcze raz Wam zmierzę. Żeby wyeliminować błąd pomiarowy, bo wiecie, że ja już o tym, robiłem już o tym film, dlaczego sprawdzam zawsze wiele razy hałas silnika. No niestety pies nam szczeka, no ale zobaczymy. Słuchajcie, jest około 37 dB, to jest obłęd. I teraz jeszcze sobie sprawdzimy z klimatyzacją na pierwszym biegu. Tu mamy pierwszy bieg, zobaczymy ile ona wytwarza hałasu.
o kilka decybeli podnosi, około 40 decybeli. Wybaczcie, nie mam dzisiaj łatwo, dziecko, pies, ale uwierzcie mi, odczuwalnie i to, co, to samo potwierdza sonometr, decybelomierz. Ten silnik jest, no ośmielę się stwierdzić, że jest jednak rekordzistą. Nawet przebija chyba Lexusa GS200T, a na pewno nie jest od niego głośniejszy w kabinie. W czasie jazdy też jest bardzo cicho, ale to, co się dzieje podczas pracy silnika, wiecie, tak brzmi. Jak damy tryb sport, tu klikniemy, pojawia nam się sport na dole. Jest rev limiter powyżej 4000 i jest niesamowita cisza. Minimalny jakiś tam taki terkocik, że coś tam pracuje. Wibracji żadnych na kierownicy, nic. Na fotelu nic. Po prostu kompletna izolacja. No jak w Meleksie, jak w samochodzie elektrycznym. Gasimy. Te dźwięki oczywiście można sobie wyłączyć przez komputer pokładowy, żeby nie zawsze nam grało podczas wyłączenia. No i przyszła pora na podsumowanie tego samochodu. I mam z tym pewien problem. Wiecie dlaczego? Dlatego, że samochód pod względem akustyki kabiny jest niesamowicie cichy, jak na SUV, jak na SUV w tym segmencie, w tej cenie. Pamiętam, jak byłem zaskoczony nowym Audi Q7, tylko że tamten samochód, który testowałem, kosztował około 400 tysięcy, no na pewno z 350. 3-litrowy, 6-cylindrowy diesel, bardzo wyciszona kabina, no ale segment kompletnie inny, też SUV, tylko że to premium. Po prostu już absolutne premium i tutaj mówimy o zupełnie innych cenach, innym przedziale cenowym. Natomiast właśnie ta cena, 160 kilka tysięcy katalogowo za ten samochód. Powiem Wam tak, że gdyby ten samochód katalogowo kosztował maksymalnie 140, no 136 na przykład, 135, to ciężko by mi było naprawdę znaleźć jakieś wady, które dyskwalifikują ten samochód w moich oczach. Oczywiście to nie jest ideał, ale ideałów nie ma i trzeba zawsze pomyśleć o tym wszystkim, co nam się nie podoba i czy to jest naprawdę znaczące, czy to są drobnostki, czy to są tak zwane pierdoły, kompletnie nie wpływające na przyjemność z jazdy, na łatwość manewrowania, na komfort podróży, na ilość miejsca, no po prostu na te najważniejsze rzeczy, które będą nam doskwierały cały czas, jeżeli na tym polu właśnie będzie jakaś, no niestety, niedogodność, czyli jeżeli będzie głośno, albo jeżeli będzie coś tam ciasno, coś nam będzie fotelu wierał, to są ważne rzeczy. Ten samochód nie ma nic takiego nie zauważyłem, co by zdyskwalifikowało w moich oczach ten samochód, poza ceną. Jest to wersja premium, więc nie mówcie mi teraz, że oczywiście taki samochód można mieć 50 tysięcy taniej. Oczywiście, można mieć i 60 tysięcy taniej. Można i za 100 tysięcy wyjechać z salonu takim samochodem. Tylko ja nie wiem, co dokładnie ten samochód będzie miał w środku. Ja nie wiem, jak będzie się prowadził z tym słabszym silnikiem, ze skrzynią na przykład manualną, bez skóry na jakichś tam welurach, szmatach. Ja tego nie wiem, dlatego musicie to zrozumieć. Jak ja recenzuję samochód, to ja opieram swoje wrażenia i doświadczenia tylko na... po prostu na bazie tego modelu, który mam. Czasami mam, tak jak Skodę Superb testowałem, mam kilka wersji samochodu i z dieslem, i z benzyną, i w jednej wersji, i w drugiej, i po prostu w manualnej, i ze skrzynią DSG. Tutaj po prostu pierwszy raz w życiu mam kontakt z Hyundai'em Tucson i to jest wersja najdroższa z możliwych. Oczywiście tylko droższą jeszcze będzie jednostka wysokoprężna, ale to też będzie w tej wersji premium. I trudno mi jest tutaj wyrokować, czy ten samochód może być tak samo, robić tak samo dobre wrażenie, jeżeli będzie kosztował 50 tysięcy mniej. Naprawdę. Więc uważam, że jeżeli będzie okazja kupić ten samochód dokładnie w takiej wersji, jak tu oglądamy, za przynajmniej 20 tysięcy mniej, przynajmniej, no 20, 20 parę, to naprawdę jest to świetna propozycja. Za ponad 160 bez rabatu uważam, że jest to zdecydowanie za drogo. I to jest największy problem. Ale poza tym samochód jest naprawdę bardzo fajny, świetny, pakowny dla rodziny, idealny. I zaskakująco niedużo ma pali jak na takie gabaryty, jak na silnik, który w końcu też nie jest jakiś słaby, na 177 koni z doładowaną benzyną. I jest to właściwie chyba pierwszy samochód tego typu z silnikiem poddanym downsizingowi, bo umówmy się, 1.6 do takiej budy to nie jest duży litraż, który naprawdę pokazuje, że ten downsizing ma sens, bo jak jedziemy spokojnie po Warszawie wieczorem bez korków, to bez problemu palimy 8 litrów, bez problemu. Więc jest to bardzo ładny wynik i tyle. No i mam nadzieję, że recenzja mimo pewnych przygód, bo niestety musiałem cięcia robić przez tak zwanych NPC, którzy mi się pojawiali, ludzie, którzy mi wchodzili w kadry, jakieś były przygody, tu kurier przyjechał, tutaj samolot tam i tak dalej, więc nie było łatwo, ale jakoś przebrnąłem, mam nadzieję, że dało się to oglądać i dzięki za to, że byliście cały czas ze mną, do zobaczenia następnym razem, cześć, na razie.